Dziś nieprawdopodobnie przy tym moim boleści wewnętrznej, kiedy zobaczyłem ten artykuł na temat intronizacji, zapadł, ale dziś Pan Jezus pokazał. Kiedy cały Izrael będzie pod płaszczem Kościoła Chrystusowego, wtedy ja przyjdę. Dopiero, ukochani rycerze, żertwy, dopiero przed nami bitwa. Teraz ślę apel, kto żyw, ciągnie na dwa serca. Został nam Duch Święty, jeszcze niewykorzystany kapitał. Rozpoczynamy rok Ducha Świętego. Za miesiąc robimy naszą intronizację w małej grupie. Bo my już nie potrzebujemy przygotowania. Ogłaszam święto Chrystusa Króla Polski w ostatnią niedzielę października. Nie możemy patrzeć, co oni robią, bo ta łódź tonie i blokuje wszystkie łaski. Kto żyw, ciągnie na dwa serca. Uroczyście rozpoczynamy uroczystość rok Ducha Świętego i przygotowujemy się do wielkiego oddania naszych rodzin, naszej Polski, w tym naszym małym wymiarze. Zdaje się, że moje prośba się spełni. W ostatnią niedzielę dokonamy na 4 godziny wyboru Pana Prezydenta w naszej małej grupie i odczytamy intronizację, bo co nam innego dzieci pozostało. Także ten scenariusz, który był dla mnie jakby troszkę za światów, dziś jest perfekcyjnie realny. Także przygotujcie się w ostatnią niedzielę na pustelni w Rzymie na wybór tymczasowego prezydenta naszej małej grupy. Niech on odczyta intronizacyjny, aby to miało jakąś wartość prawną, bo on jest jeden z was.